Ciężko cokolwiek powiedzieć tak na świeżo. Radość. Jesteśmy bardzo zadowolone. Odkułyśmy się za pierwszą rundę z Legionowem. No taka bezsilność. Na pewno byłyśmy bardzo nastawione na ten mecz, bo czekałyśmy na niego miesiąc i wszystko pod ten mecz układałyśmy. No, nie wiem, ja kompletnie jestem rozbita, mam nadzieję, że tutaj no, nie wiem, czy można mówić o jakichkolwiek wnioskach. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że w końcu przełamałyśmy tą niepasę naszą. No i myślę, że to nam da taki bodziec do dalszego działania i dalsze mecze będą no, też w takiej naszej dyspozycji, jak ten był. Przekazujemy im to, że to siatkówka ma cieszyć. Siatkówka nie może być smutną grą. Dzisiaj było parę ładnych minut w szatni rozmowy generalnie na zasadzie takiego wpojenia, że trzeba się cieszyć każdą akcją, bo przegrywa się wiele akcji. To było widać, że wiele przegraliśmy, ale i wiele akcji wygraliśmy i dużo więcej niż zawsze, bo tych kont było dużo i skończonych w końcu. I radość, jak jest na buzi, to jest inne granie. No, dziewczyny wtedy mają ogromną frajdę, ogromną przyjemność grania. No, bo nie ukrywajmy, że Euroliga to jest ta najwyższa i każda z nich chciała zaistnieć. Zrobiłyśmy przede wszystkim bardzo dużo własnych błędów, gdzie tam dziewczyny no, na pewno wystrzegały się tych błędów. No i w obronie przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze zagrały. No i to gdzieś tam, jak się atakuje drugi, trzeci raz, no to za czwartym już gdzieś tam nie wiadomo w głowie, co zrobić i gdzieś w out, czy to kiwka w out, czy to plasem oddajemy piłkę. No są to takie bezsensowne błędy, ale które bardzo dużo kosztują w takich meczach. Tak, jak się wygrywa 2-0, to już się tak wydaje, że ten trzeci set to tak łatwo pójdzie. No i tu właśnie potrzeba największej koncentracji w tym trzecim secie. Więc no, początek był właśnie taki trochę rozluźniony z naszej strony, no, ale na szczęście w porę poskładałyśmy się do kupy i dowiozłyśmy to. Uciekamy z tego miejsca i uciekamy z tej sytuacji, w której jesteśmy bez wygranej, bo te punkty, które miałyśmy, to były mimo wszystko po porażkach 3-2. Tym razem wygrałyśmy za 3 punkty, wyciągnęłyśmy komplet, odkułyśmy się za pierwszą rundę z Legionowem. Co się dzieje w drużynie? No myślę, że... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo wychodzimy na boisko, dzisiaj się naprawdę bardzo nastawiłyśmy na ten mecz i jesteśmy pewne swoich umiejętności i wiemy, że potrafimy dużo lepiej grać, ale faktem to przeciwniczki wszystko bronią, to one wszystko kończą i nas blokują, więc naprawdę nie mam pojęcia, co znowu jakby... No, nie zagrało. Taki mecz to był dla nas tak naprawdę o życie. No co prawda mamy jeszcze dwa takie mecze z Piłą, jeszcze mamy mecz z Rzeszowem, ale no, na pewno ciężko będzie nam się pozbierać po tym meczu, ale przemy do przodu, bo to jest siatkówka, to jest sport, jeszcze możemy zdobyć trochę tych punktów. No przyjechałyśmy tutaj ze świadomością, że nie mamy nic do stracenia, a grając, pierwszy set zaczynając, faktycznie no, dawałyśmy z siebie wszystko na pewno... przez cały mecz, ale może w pierwszym secie najbardziej było to widać, bo w pierwszym secie najbardziej miałyśmy świadomość tego, że jak zaczniemy, tak możliwe, że skończymy. No uważam, że zaczęłyśmy dobrze, faktycznie grałyśmy punkt za punkt, ale takie głupie błędy, jak na przykład moje dogranie tam freebola na drugą stronę za siatkę, to myślę, że takie rzeczy decydowały w pierwszym secie o przegranej naszej pierwszego seta. No a dalej to już się jednak posypało, trochę takie zwątpienie na pewno weszło w nas i... No taka bezsilność. Te akcje było dużo, tak jak mówisz. Kondycja na szczęście wytrwały, bo kondycje nie są przygotowane poprawnie. Takie akcje wygrane cieszą, no można powiedzieć, niby za 2 punkty, ale wiadomo, dostajemy tylko jeden. Ale właśnie wygrywamy taką akcję i z dużym entuzjazmem podchodzimy do następnej, z lepszym. Z pewnością, z dużą wiarą i przede wszystkim właśnie z przekonaniem, że można z każdego wyniku wyjść. To pokazał trzeci set. Trzeba mieć coś takiego w sobie, żeby to jeszcze z siebie wykrzesać. No bo faktycznie myślę, że każdy to ma w sobie, ale... Ale trzeba jeszcze do tego dojść, może to jeszcze nie czas.